Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, zapraszam na informacje dnia. Trwa nagonka na Polskę. W najbliższy wtorek w Parlamencie Europejskim ma się odbyć debata na temat sytuacji w naszym kraju. Wczoraj podczas noworocznej konferencji prasowej zmiany w Polsce krytykował szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Komisja nie ma problemu z Polską. Mamy problem z niektórymi inicjatywami nowego polskiego rządu. Wypowiedzi pana Junckera raczej działają w tym kierunku, aby podzielić naród. Czyli mówienie o tym, że do narodu nic nie mają te siły liberalno-socjalistyczne, ale rząd jest zły. A przecież to wolą narodu został wybrany większościowy parlament Prawa i Sprawiedliwości, który wyłonił spośród siebie rząd. Unijni politycy i media liberalno-lewicowe usilnie atakują Polskę i dyskredytują ją na arenie międzynarodowej. Premier Beata Szydło chce, żeby unijni komisarze osobiście ocenili sytuację w Polsce. Już wiem, że pan przewodniczący Juncker chce przyjechać do Polski, więc zapraszamy. Oczywiście myślę, że to też będzie dobra okazja, żeby zobaczył pan przewodniczący tutaj na miejscu, jak sprawy polskie się mają i że demokracja nie jest zagrożona wbrew tym, którzy próbują wyolbrzymiać i siać nieprawdziwe informacje. Komisja Europejska wykazała się dość daleko idącą nadwrażliwością na sprawy polskie, ocenił wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Minister przedstawił posłom z Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej informacje na temat stanu dialogu między Polską a Unią Europejską. Ja znam wszystkie te dokumenty, które są przedstawiane, wszystkie te stanowiska, znaczną część tych stanowisk sam przedstawiałem. I z całą pewnością mogę powiedzieć, że to jest odpowiedzialne, spokojne tłumaczenie okoliczności sprawy, tak jak my ją rozumiemy. Tymczasem w najbliższy wtorek w Parlamencie Europejskim ma się odbyć debata na temat sytuacji w Polsce. Będę chciała też przed tą debatą, umówiliśmy się z panem przewodniczącym Schulzem na rozmowę, będę chciała jeszcze też spotkać się z europarlamentarzystami. Chcemy przedstawić w sposób bardzo czytelny, rzetelny opis sytuacji w Polsce, przedstawić te wszystkie dokumenty czy informacje, które są oczekiwane po to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Tego samego dnia w Warszawie odbędzie się protest przeciwko ingerencji Unii Europejskiej we wewnętrzne sprawy naszego kraju. Co więcej, ponad 60 tysięcy Polaków wysłało protest do Martina Schulza, Jean-Claude'a Junckera i Donalda Tuska z żądaniem zaprzestania ingerowania w wewnętrzne sprawy Polski i bezpodstawnego kwestionowania procesu demokratycznego w naszym kraju. Kancelaria Prezydenta zaprezentowała projekt ustawy walutowej. To spełnienie obietnicy danej frankowiczom jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej. Projekt przewiduje ustalenie sprawiedliwego kursu przeliczania walut, który nie będzie dawał przywilejów żadnej z grup kredytobiorców. Frankowicze wierzą, że Sejm szybko zajmie się ustawą, a ich sytuacja się ustabilizuje. Zastosowaliśmy przy owym wyliczeniu tak zwany kurs sprawiedliwy. Ten kurs sprawiedliwy wynika z porównania kosztów kredytu denominowanego albo indeksowanego do kredytu branego przez konsumentów w złotych. Ustawa jest kierowana do posiadaczy kredytów w obcej walucie. Projekt trafił już do Komisji Nadzoru Finansowego. Dokona ona wyceny kosztów. Jesteśmy wdzięczni panu prezydentowi za to, że umożliwił nam pracę w tym zespole. Projekt jest jednak efektem kompromisu, więc nie do końca zadowala poszkodowane środowisko. Projekt zakłada dwie opcje. Porozumienie bank-klient i przejście na kredyt oprocentowany w WIBOR oraz wyznaczenie sprawiedliwego kursu, po jakim będą spłacane raty w walucie. Projekt zakłada również, że banki zwrócą kwoty pobrane z tytułu stosowanych spreadów, czyli różnicę między kursem kupna i sprzedaży walut. Część ryzyka musi zostać przeniesiona na banki, wskazuje ekonomista Małgorzata Popławska. To nie może być tak, że tylko osoba biorąca kredyt bierze na siebie całe ryzyko wynikające ze zmian kursu walutowego, ale również bank. No bo jeżeli bank nie miał pozycji w frankowej, nie miał franków, a zawierał umowę kredytową, która już się mówi, że nie była tak naprawdę umową kredytową, tylko instrumentem finansowym, bank właściwie nie ponosił żadnego ryzyka. Wczoraj przypadła rocznica Czarnego Czwartku. Rok temu szwajcarski bank centralny zdecydował się o uwolnieniu kursu franka. Szwajcarska waluta automatycznie umocniła się względem złotego, pogrążając posiadaczy kredytów frankowych. Wczoraj frankowicze przeszli w czarnym marszu ulicami Warszawy.
Sobota to drugi dzień wyjazdowego posiedzenia Klubu Prawa i Sprawiedliwości w podwarszawskiej Jachrance. Na dziś zaplanowano rozmowę parlamentarzystów PiS-u z premier Beatą Szydło i minister jej rządu. Dwudniowe spotkanie w Jachrance to pierwsze posiedzenie klubu po uformowaniu rządu z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i członków rządu. Władze klubu podkreślają, że to rutynowe spotkanie posłów i senatorów, podczas którego każdy będzie miał możliwość zabrania głosu. Zaplanowana jest dyskusja o planach PiS-u oraz analiza tego, co do tej pory udało się zrobić. Wcześniej premier Beata Szydło zapowiedziała, że politycy będą dyskutować o założeniach i planach rządu na najbliższe miesiące. Prezes Rady Ministrów zwróciła uwagę, że spotkanie klubu PiS-u organizowane jest po to, żeby parlamentarzyści mogli podsumować pierwszy okres pracy w parlamencie, również współpracę z rządem, a także postawić sobie te cele i zadania, które są przed nimi. Aż 72 osoby zmarły od listopada 2015 roku z powodu wychłodzenia organizmu. Od września 2015 roku 29 osób śmiertelnie zatruło się czadem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służby podległe apelują o rozwagę, ostrożność i reagowanie na los tych, którzy potrzebują pomocy. Każdego roku w okresie jesienno-zimowym odnotowuje się przypadki zgonów, których przyczyną jest ujemna temperatura powietrza, a w konsekwencji nadmierne wychłodzenie organizmu. Jak ostrzegają synoptycy, do Polski wraca typowa zimowa aura. Już w weekend temperatura może spaść w ciągu dnia do nawet minus 6 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają też przed silnym wiatrem powodującym lokalne zawieje i zamiecie śnieżne. Policjanci każdego roku wraz z nadejściem chłodniejszych nocy patrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. To one są głównie narażone na utratę zdrowia lub życia na skutek wychłodzenia. Problem ten dotyka także osoby starsze, samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach i zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Jedną z częstszych przyczyn zamarznięć jest również alkohol, który daje złudne uczucie ciepła. W rzeczywistości jednak w stanie upojenia organizm wychładza się znacznie szybciej. Jak dotąd najtragiczniejszym dniem w tym roku była niedziela 3 stycznia. Wtedy to z powodu wychłodzenia zmarło aż 12 osób. Pamiętajmy, aby nie przechodzić obojętnie wobec potrzebujących. O tym, jak będzie wyglądała polityka klimatyczna Unii Europejskiej po 2020 roku, polscy biznesmeni rozmawiali z komisarzem do spraw energii i klimatu Miguelem Caniete. Gospodarzem spotkania był minister środowiska profesor Jan Szyszko. Nowa polityka klimatyczna przyjęta na szczycie w Paryżu w grudniu ubiegłego roku stawia nowe wyzwania, między innymi przed przedsiębiorcami. I stąd idea spotkania z unijnym komisarzem odpowiedzialnym za klimat. Dzisiaj zapoznaliśmy się z uwagami przedstawicieli pracodawców, jak również sektorów energochłonnych. Komisja usłyszała, co chcieliby oni zmienić w propozycji Komisji Europejskiej i bardzo dokładnie przedyskutujemy te ich propozycje. Przedsiębiorcom chodzi głównie o zwrócenie uwagi na polską specyfikę, czyli oparcie naszej gospodarki na węglu. Ważne jest uwzględnienie w handlu emisjami CO2 lasów. Ten postulat polskiej delegacji przyjęli uczestnicy Światowego Szczytu Klimatycznego, który odbył się w grudniu w Paryżu. Podczas negocjacji w Paryżu minister Szyszko bronił polskich interesów, jeśli chodzi o sprawy ochrony klimatu i miał bardzo duży dar do przekonywania do swoich racji. Teraz tylko pozostaje wdrożyć te ustalenie w unijnej polityce klimatycznej, mówi minister środowiska profesor Jan Szyszko. Spotykamy się już w końcu kwietnia po to, żeby w sposób już praktyczny starać się włączyć lasy i pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy do polityki klimatycznej świata i również Unii Europejskiej. Polityka klimatyczna, której głównym kierunkiem jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, to priorytet dla Unii Europejskiej. Unia chce do 2030 roku zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 40%. Będzie to miało poważne konsekwencje dla polskiej gospodarki. Stąd też zabiegi, między innymi Ministerstwa Środowiska, o włączenie lasów, które pochłaniają CO2, do bilansu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Światowe Dni Młodzieży, które już za 7 miesięcy rozpoczną się w naszym kraju, są niewątpliwie największym wydarzeniem w Polsce od lat. To nie tylko wydarzenie religijne, ale i ogromne wyzwanie logistyczne. Dlatego, aby wszystko przebiegało tak jak należy, ważny jest plan organizacyjny Światowych Dni Młodzieży, obejmujący m.in. komunikację, bezpieczeństwo i służbę zdrowia.
Ten ma być gotowy do 15 marca. Polska po raz drugi będzie gospodarzem Światowych Dni Młodzieży. Poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 roku w Częstochowie. To jest bardzo ważne, ciężkie, wielkie przedsięwzięcie zarówno dla naszego kraju, jak i dla naszego regionu, dla województwa małopolskiego, że napawa nas optymizmem. Do tego, by wydarzenie przebiegało na najwyższym poziomie organizacyjnym, przygotowuje się polski rząd, dla którego priorytetowym zadaniem jest specustawa. Liczymy na to, że na początku lutego ta specustawa będzie już procedowana, być może uchwalona. Bo to jest warunek do tego, abyśmy mogli realizować te zadania, które będą ważne do przygotowania Światowych Dni Młodzieży. Chodzi między innymi o kwestie logistyczne, infrastrukturę, bezpieczeństwo, organizację obsługi medialnej czy kwestie dotyczące łączności telekomunikacyjnej. W prace przygotowawcze zadeklarował włączyć się także korpus dyplomatyczny, który w razie zgubienia lub kradzieży paszportu ma przyspieszyć procedury związane z wydawaniem tymczasowych dokumentów. Również w tej specustawie będzie właśnie szybka procedura pozyskania dokumentów zastępczych dotyczących, kiedy będą dokumenty zaginą lub zostaną w jakiś sposób danym osobom zabrane. Opracowany został już projekt dotyczący infrastruktury i komunikacji w mieście. Obejmuje on między innymi główne trasy przejścia pielgrzymów, organizację ruchu i funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Krakowie. Do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w dniach od 26 do 31 lipca w Krakowie, pozostało zaledwie 200 dni. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży spodziewają się nawet 3 milionów pielgrzymów. To nad ich bezpieczeństwem ma czuwać ponad 3 tysiące policjantów z kraju plus Policja Małopolska. Trasy główne, trasy zapasowe, miejsca bezpieczne, ewakuacja, sytuacja geopolityczna dzisiaj nakazuje nam szczególne środki ostrożności i tak to też planujemy. Podobne wsparcie ma otrzymać również Straż Pożarna. Wzmacniamy gotowość bojową strażów małopolskich, ale również będziemy korzystać w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ze sił i środków spoza województwa małopolskiego przewidujemy około 70 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, które będą do nas delegowane. W sumie przez całą dobę dyżurować będzie ponad 1000 strażaków. Swoje wsparcie zadeklarowali także ochotnicy. A kolejne informacje w telewizji Trwam o godzinie 10. Zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na informacje o pogodzie. Nadal nad przeważającą częścią Europy mniże z frontami atmosferycznymi. Na wschodzie i na zachodzie układy wysokiego ciśnienia. Dziś na wschodzie i w środkowej części Europy pochmurno. W pasie od Moskwy przez Bukareszt aż po Ateny będzie deszczowo. W Moskwie możliwe opady marznące. W Warszawie poprószy śnieg, a w zachodniej części kontynentu pogodnie. Na wschodzie około minus 7 stopni, z kolei na południu od 7 do 15. I przechodzimy do mapy naszego kraju. Na przeważającym obszarze dużo chmur z opadami śniegu, a na północy przejaśnienia. Mroźno w Olsztynie około minus 7 stopni, na krańcach zachodnich i Pomorzu temperatura bliska zera. Powie umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie będzie rosnąć. Na barometrach w południe około 1016 hektopaskali. A teraz więcej szczegółów o pogodzie. Zapraszam!